Dobiegły końca uroczystości związane z nadaniem tytułu Bazyliki Mniejszej Kościołowi w Skrzatuszu. W mszy świętej, której przewodniczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. Tu może każdy przyjść do stóp Maryi i przyjmie każdego, i tych dobrych, i tych zranionych. Jest to duże przeżycie. No i dla nas, i dla Kościoła. Jeżdżę tutaj prawie co roku i nie wyobrażam sobie, żebym nie przyjechała tutaj. Historia sanktuarium maryjnego w Skrzatuszu sięga XVI wieku. Według wierzeń przywieziono tam sprofanowaną przez ewangelików figurę Matki Boskiej, tak zwaną skrzatuską pietę. Wówczas miejsce stało się słynne z cudów, jakie miały być dokonywane za pośrednictwem figury. Przed wizerunkiem Matki Boskiej miał modlić się król Jan III Sobieski oraz kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. To przedstawienie Matki Bożej, pieta, to jest figura, która już ma około 600 lat. Początkowo czczona była w kościele w Mielęcinie, ale nie miała tak szerokiego kręgu oddziaływania. Wskutek różnych sporów z protestantami 4,5 wieku temu została sprofanowana, wyrzucona do stawu. Figurę uratował garncarz pochodzący z Piły, który odkupił wizerunek Matki Boskiej od protestantów. Skrzatuska pieta do dziś przyciąga wiernych z najdalszych zakątków kraju. Pielgrzymi przynoszą do sanktuarium prośby oraz podziękowania za otrzymane błogosławieństwa. Jeszcze jeden znak łączności ze Stolicą Apostolską, z papieżem Franciszkiem, a także wezwanie do tego, by kościół diecezjalny właśnie tutaj pod znakiem Maryi się jednoczył, tutaj przychodził. To właśnie walory liturgiczne oraz historyczne tego miejsca zadecydowało o nadaniu świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej.